Minął czas wyborów. Czas może czasami też niespokojny, ale to jest też czas podsumowania tego, co wydarzyło się dotychczas. Przede wszystkim pragnę podziękować wszystkim wyborcom, którzy oddali głos na mnie, którzy zaufali. Ale od tego momentu nie jestem burmistrzem tylko wybranej grupy mieszkańców. Czuję się burmistrzem wszystkich mieszkańców Radzynia Podlaskiego, którym jestem wdzięczny za to, że tak bardzo aktywnie uczestniczyli w tych wyborach. To świadczy o tej dojrzałości obywatelskiej państwa biorących udział w tych wyborach. Wszystkim serdecznie dziękuję. Chciałbym również złożyć wyrazy uszanowania i podziękowanie dla moich poprzedników, dla wszystkich, bez wyjątku, za to dobro, które się dokonało za ich przyczyny. Nie można tego nie zauważyć. Wszystko co było dobre, to co jest dobre, należy uznać, należy uszanować i wyrazić słowa wdzięczności, co niniejszym czyni. Dziękuję serdecznie za to wszystko, czego państwo dokonaliście. Oczywiście życie niesie ze sobą często też i te troszeczkę bardziej szare, może troszeczkę bardziej takie niepokojące zjawiska. Otóż kiedy w ostatnich dniach zapoznałem się z sytuacją finansową miasta, no odrobinkę serce tak zabiło troszeczkę żywiej. To zadłużenie kilkunastomilionowe, 12 czy 14-milionowe za dosłownie jeden dzień, ono może budzić niepokój, ale to nie jest jedynym takim problemem. Problemem jest to, że jako pierwszą decyzję, to już mi tutaj pani skarbnik powiedziała, muszę podjąć decyzję o podpisaniu umowy o zaciągnięcie kredytu, żeby spłacić kredyt. To jest niepokojące, ale również jest to wyzwanie dla mnie i dla wszystkich państwa, dla wszystkich radnych Rady Miasta, bo ja pragnę ze wszystkimi spośród państwa współpracować. Nie ma takiej osoby, którą bym w jakikolwiek sposób pomijał w swojej działalności. Będę chciał tego dowieść swoją postawą, swoim działaniem. Oczywiście czeka nas bardzo ciężka praca. Zamierzam z tego obowiązku wywiązać się należycie. Pragnę, aby to dobro było udziałem również tej grupy. To dobro, które tworzyć będziemy. Oczywiście nie będę krył też pewnych swoich zamiarów. Otóż, szanowni państwo, taką jest już takim zwyczajem, że każdy burmistrz, każdy szef samorządu ma prawo doboru najbliższych współpracowników. I zamierzam oczywiście z tego prawa skorzystać. Kieruję również swoje słowa do pracowników Urzędu Miasta. Szanowni państwo, wszyscy ci spośród państwa, którym zostały wyznaczone konkretne cele, konkretne zadania i państwo z tego wywiązujecie się w sposób absolutnie należyty, w sposób rzetelny wykonujecie swoje obowiązki, nie możecie czuć się w jakikolwiek sposób zakłopotani czy zagrożeni. Zaznaczmy, pracy jest dla nas wszystkich bardzo dużo. Ja pragnę, aby te sukcesy, które są przed nami, które wierzę, żeby były również państwa udziałem. Szanowni państwo, chcę życzyć również tego, aby to zaufanie, jakie budować zamierzam, aby ono było płaszczyzną porozumienia i płaszczyzną przyszłego, dobrego współdziałania. Zamierzam z państwem rozmawiać,
ze wszystkimi pracownikami Urzędu Miasta i wszystkich jednostek. Zamierzam się spotykać, bo nigdy nie stroniłem od ludzi, nigdy nie stroniłem od rozwiązywania problemów. Tak jak powiedziałem, problemów mamy sporo. Mam nadzieję, że jesteśmy w stanie to wszystko, na tym wszystkim zapanować. Dlatego też życzę dużo pokoju i oczywiście przystępujemy do pracy. Już jutro. Chociaż nie wiem, czy jeszcze w dniu dzisiejszym nie zostanę zobowiązany do podpisania tej umowy. Ale to już jest kwestia rozmów z państwami. Raz jeszcze dziękuję serdecznie wszystkim Państwu i życzę wszystkiego najlepszego. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo panie burmistrzu za takie krótkie, można rzec, exposé. Ja w imieniu swoim i Rady Miasta chciałbym życzyć panu, aby za 4 lata mógł pan stanąć tutaj w tej sali i powiedzieć, że to, co zamierzałem, udało mi się dokonać dla dobra naszego miasta Radzynia, dla dobra mieszkańców tego miasta. Panie burmistrzu, no cóż, powodzenia, powiem krótko. Szanowni Państwo,